Siema, nieraz pisaliście do Nygusa, pokaż jakiegoś akorda, najlepiej 2-4 benzynka. Abrakadabra, za chwileczkę go zobaczymy. Dzięki za wszystkie pozdrowienia, dzięki za komentarze, za łapeczki. Szacun, jeśli puścisz reklamę, grosz do grosza i będzie kokosza. Kto śledzi mój drugi kanał Życie Nygusa, wie, że jestem w trakcie pakowania. Pokazałem, co się dzieje na mojej chacie. Jest niedziela, wyskoczyłem na plądrowanie, żeby troszeczkę czacha odparowała. Nie musisz oglądać reklamy, wystarczy, że puścisz, zmyjesz w międzyczasie naczynia, wyjdziesz z psem na spacer, wymasujesz żonę albo wiadomo, co zrobisz. Powiedz, że od Nygusa zobaczysz, będziesz musiał filmiki oglądać 2 razy dziennie. Żona będzie zadowolona, Nygus będzie zadowolony, wszyscy będą happy. Ładna Megana, 3800, rok samochodu 8, 111 koni, 1.6 benzynka, manual, 157 przejechane, przegląd 10, 24, Avantage z klimatyzacją. Kierownica obszyta, generalnie ładnie się prezentuje. Muszę mieć okulary przeciwsłoneczne, ponieważ słońce razi. Tutaj na nadkolu widzę delikatne ślady korozji. Ładna oponka założona. Tanio nie jest. Nygus, nie podniecaj się. To jest żelazko. Te samochody tutaj w Niemczech też powoli drożeją. Meganek jest coraz mniej. Niemcy doceniają starą motoryzację. 11 tysięcy, rok 17, 60 koni, litrówka, 77 przejechane w benzynie. Comfort Line, nawigacja, alu, klima, pierwsza ręka. Najprostsza wersja polóweczki. Oponki jeszcze wyglądają jako tako. 60 koni, parktroniki są. Zobaczmy sobie Passerati 4Motion V6 TDI. Czyli 2,5 litra w dieselku. Niby najgorsza jednostka, półskóra, automat. Cena wywoławcza 3300, rok samochodu 2003, 180 koni, diesel, automat, 6-22, przegląd, skóra, nawigacja. Taki ma opis, pasek, nie wygląda najgorzej, 180 koni w dieselku, w napędzie na 4 buty. Jedzie nie najgorzej, ale te silniki mają kiepskie opinie. Nygus, pokaż tego akorda, bo go pominąłeś. Jak widzicie, ciasno tutaj, nie mam jak przejść. Są 2 wydechy, zderzak troszeczkę podrapany. Ślady korozji, nic tutaj nie widzę. Oponki jeszcze trzymają fason. W środku skóra, skrzynia automatyczna. W akordzie, co tutaj zauważyłeś, lampa troszeczkę przyblaknięta, a od strony kierowcy wygląda jak nówka sztuka, albo ktoś ją spolerował. Tutaj delikatna obcierka, może nie chciało mu się drugiej polerować. 5400, 2004, 190 koni, 2.4, 154 przejechane w automacie. 9-24, przegląd, ekskluzyw, ksenon, skóra, nawigacja i automat. Tanio nie jest. Tak jak kiedyś wspominałem, za zadbanego akorda bez korozji trzeba tutaj w Niemczech zapłacić. 6200, rok 18, 60 koni, litróweczka, manual, 143 przejechane. 6-23, przegląd. Citigo, 2 komplety opon. Dwudrzwiowy maluch miejski. Dobry do miasta, tani w utrzymaniu. Parkowanie bez problemu. Mamy BMW-czkę E46. Jaki to ma silnik? Może sześciocylindrowy. Skrzynia manualna. Środek nie wygląda najgorzej.
2300, rok 98, 118 koni, 1.9, 210 przejechane, przegląd nowy, alusy do tego, klima, lampy oczywiście do polerki, opony trzymają jeszcze fason, za bardzo nie widać rudzielca na tej BMC, albo zostały zrobione zaprawki. Jak na ten rocznik trzyma się nieźle ta BMA. Przeważnie są skorodowane. Audica w limuzynie. Cena wywoławcza 6327 diesel Quattro S-Line automat, skóra, nawigacja. 2007, 180 koni, 278 przejechane. 9.24 przegląd techniczny. Półskóra w środku. Zobaczmy sobie jeszcze tą BMW-kę tutaj z tyłu, nad kola. Tutaj pojawił się niewielki purchelek. Audica jak wygląda? Nie wygląda najgorzej. Lampa tutaj jakaś taka podrapana. Znowu się tutaj nie przecisnę. Mamy Outlandera. Napęd na 4, wersja diamant, nawigacja, skóra, hak. 150 koni, 2.3 diesel, skrzynia manualna, 167 przejechane, 7.24 przegląd, 13. Myślałem, że może źle widzę, 2.4 benzynka, jednak w dieselku. Półskóra w środku, oczywiście wchodzi Wam większa akcyza. Turan TDI bez opisu. Jak wygląda ten sprzęcior? Nie najgorzej. Na zderzaku widziałem delikatne zapraweczki, fajny kolorek Mitsubishi, szkoda, że w dieslu. Lecimy dalej, ta audiczka nie wygląda najgorzej, ktoś tutaj zaprawkę małą zrobił, aha, i tutaj zauważyłem, jak widzicie, obicia i zadrapanie na drzwiach pasażera. Scenik, scenik wygląda ładnie, fajne alu. Zobaczmy go w środku. Półskóra, skrzynia manualna. Ciekawe, ma te alusy, albo to są dekle, słuchajcie. Aż muszę sobie... To są plastiki. Takie nakładki. Myślałem, że to są alu. Naprawdę fajnie to wygląda. Jestem zdziwiony. Cena 17. Rocznik samochodu 17. 110 koni w dieslu, 1.5, przejechane, 93, wersja Energy, hybryda, Intense i do tego asystenci. Muszę tutaj uważać troszeczkę, słońce mnie razi, są krawężniki, za chwileczkę się to dla mnie chyba źle tutaj skończy, polecę na zęby i tyle będzie. 24500, rok 18, 140 koni, 2 litry w dieslu, manual, 182 przejechane, 9.24 przegląd. Środek nie wygląda najgorzej, fotel kierowcy tak jakby był troszeczkę poprzypalany, ale sama karoseria bez większych obić, obdrapań, chociaż tutaj lekko drzwi z tyłu są przygniecione. Lecimy dalej. Tutaj jesteśmy już na innym autohandlu. Tu jest dwóch handlarzy. Tutaj macie nazwy. Asterka. Cena wywoławcza 6100 euro. Przekreślił przecena. Rok 13 w automacie, 2 litry, 165 koni, 218 przejechane w dieslu, 2.24 przegląd, wersja Active z nawigacją, oponki z tego co widzę zimowe w nie najgorszym stanie, środek wygląda na czysty i zadbany, zaczyna mnie suszyć, zaczynam się zawieszać tutaj. Lecę dzisiaj drugie nagranko, tak się wypuściłem, pomyślałem, jest pogoda, trzeba korzystać,
troszeczkę głowę odparować od tego pakowania, myślenia. Mamy Fusiona. Fusion ma tutaj purchla na nosie, paskudnego. Klerazil by mu się przydał. Fusion 2700, 2814, 80 koni, 176 przejechane. 9.23 przegląd. Pierwsza ręka, hak, klima, wersja style. No i na jego temat powiem Wam tyle. Oponki Goodyear zimowe, nie wiem z jakiego rocznika. Mamy Skodę TDI, napęd na 4 Yeti. Zaraz zobaczymy, czy nie ma śladów korozji. One bardzo lubią korodować tutaj w koło klamek. Czy coś tutaj już wyłazi? Wydaje mi się, że coś było zaprawiane. Skrzynia manualna, z tego co widzę. Sam wygląd samochodu nie najgorszy. Gdzieniegdzie jakąś niewielką obciereczkę można na aucie znaleźć. Znowu pod słońce nagrywam. 10200, rok 13, diesel, 2 litry, 140 koni, 168 przejechane, 8.22. Przegląd Adventure Navi Xenon Rad. Nie wiem, o co chodzi. Rad, co rad. Kierownica multifunkcyjna, obszyta w skórze. I znowu hop pod krawężnik i z krawężnika. I tak nygus skaczesz jak małpa. 6900, rok 10 w dieslu, 2 litry, 126 koni, 218 przejechane, 5.24 przegląd. Edition nawigacja. Dwa literki w dieselku w limuzynie Avensis. Przynajmniej wchodzi niższa akcyza na tego sprzęta. Nie wygląda najgorzej, na zderzaku delikatne zadrapania. Ale tak poza tym nie widzę tutaj dramatu. Jak widać, błotnik z przodu delikatnie przerysany. No i lampy przednie przydałoby się przepolerować. Ostatni sprzęcior. Cena wywoławcza 13700, rok 16, diesel manual. 1.5, 101 koni, 125 przejechane. 2.24 przegląd. Klimatyzacja, parktroniki. 5-osobowy, prawie 14 tysi euraków za tego Tourneo Connecta. Dobra, tam się nie będę z kamerką wpychał. Mam nadzieję, że daliście wytrwać do końca. Łapka, komentarz, mile widziane. Pozdro.